Dobrze, w Kobrze. Lecimy na czwarte piętro. Się zakwaterować i potem co? Leci po złoto. Brzyleczka siedzi, McGregor siedzi. Wszystko jest jak trzeba. Moi drodzy, kiedy obudziłem się rano w środę 2 sierpnia roku 2023, jeszcze się nie spodziewałem, że już w czwartek rano, czyli 3 sierpnia, zostanę zawodnikiem MMA. Mój okres przygotowawczy był bardzo długi i trudny. Zrobiłem całe 3 treningi. Myślę, że to na pewno sprawi, że moja ręka powędruje ku górze. No, a tak poważnie, słuchajcie, no to generalnie rzecz biorąc, jak pewnie wszyscy wiecie, Jarek Ninja wypadł z powodów, które na pewno zostaną niedługo jakoś tutaj przez federację wam ujawnione. Ja bardzo szanuję federację, bardzo szanuję także Konrada Karwata. Uważam, że jest świetnym sportowym ambasadorem. No i postanowiłem wyciągnąć rękę zarówno do niego, jak i do federacji i wejść na zastępstwo, słuchajcie, w 48 godzin. Dlatego, no, ciężki okres przygotowawczy, tak jak wam mówię. Życie zawodnika MMA nie jest łatwe. Spokojnie, to jest dla mnie, wiesz, podwójnie wygrana sytuacja, nie? A kogo na rachunku? Jacka Rumniaka. Trenera Najmana. Aha. Trener Najmana musi być gwarantem zwycięstwa. Mm. W ogóle, wiesz, nie ma innej opcji, nie? Żarty się skończyły, już bez kitu, kurwa. Bez kitu. Sunday, Saturday. You going down. To jest LK? Dzień dobry. Witam. Witam serdecznie. Pierwsza walka, znowu zmiana rywala. Nie wiem, czego się można po Michale spodziewać totalnie. Mam nadzieję, że moja ręka będzie w górze. Jestem przygotowany do tej walki, wydaje mi się dobrze. Trenerzy powiedzieli, że okres przeprowadzaliśmy solidnie, tak jak być powinno. I co? I bierzemy się za roboty, idziemy dalej. Z tego, co się dowiedziałem, to trenował u pana Mirosława Okińskiego w Akademii. Pewne info potwierdzone, nie mogę powiedzieć od kogo, ale jest potwierdzone, że trenował, więc z tego, co wiem, no to on już wcześniej miał jakąś walkę zakontraktowaną w innej federacji freefightowej, ta walka się nie odbyła, więc on jako zawodnik też miał jakąś przygodę. Anonserem, nie, on jest tłumaczem w Cloud MMA, no to przy okazji tego stoczy walkę. Siemano, ja dziś praca. Przy odprawie, podpisywanie plakatów, odbiór sprzętu. Pamiętajcie o linku pay-per-view i widzimy się 5 na Torbarze. Pozdrawiam. Emocje rosną gdzieś tam coraz bliżej tej soboty. Tak jak mówiłem od początku, od przyjazdu tutaj, no musiałem się trochę przestawić czasowo, ale już od paru dni jest bardzo dobrze, wypocząłem. Nawet widać troszeczkę chyba po twarzy, bo gdzieś tam te pierwsze dni byłem gdzieś zalany troszeczkę wodą i podpuchnięty, ale teraz naprawdę ta forma wystrzeliła. 2 dni luzu, gdzieś tam troszeczkę może jakiegoś masażu, tak, i relaksu. No i co, wchodzę w sobotę do klatki i będziemy się z Marcinem, że tak powiem, potyczkować, tak, już nie na słowa, a na pięści, na nogi i w oktagonie. Także co, ja jestem gotowy, nie mogę dojść do soboty, teraz odpoczynek, no i jedziemy. Look at that! I like that. You wanna do it? Okay. Wait, put the camera right here so we can see you. No, I will not dance. Yo, dance! Siemka. Dzień dobry. Dzień dobry. Siema. Hey man. How are you doing? All good? Famous. Cześć. No fucking, what is that with the... Volleyball. Volleyball. Na wcześnie. Chyba nie problem, no? And he's funny, a soccer player. Cześć. He's really famous. He won a whole lot of medals in Poland. What is that sport again? Volleyball. We don't have the shit in the States. Nobody can. Do you know any volleyball players? Okay, yeah, but tell me one volleyball player that you love. No właśnie z treningu wróciłem. Miałem jeszcze na treningu dzisiaj. Dzisiaj taki mamy dość intensywny dzień. Była odprawa, przymierzaliśmy rękawice, podpisaliśmy trochę plakatów. Potem pojechałem na trening. Na trening miałem daleko, no bo jesteśmy na Wawrze, a ja na Bielany, więc się przejechałem tam i z powrotem przez całą Warszawę. No ale zrobiłem fajny trening, także wróciłem. Teraz będziemy mieć zaraz jakąś odprawę jeszcze z sędzią. Dowiemy się, czego nie wolno robić. Wszystkie zakazane chwyty nam przedstawi. I od jutra zaczyna się cała zabawa. No, wprawdzie walka w sobotę, ale jutro ostatni dzień, także będzie już oficjalne ważenie, trening mediowy. Także bądźcie z nami, oglądajcie. Żadnych kontrowersyjnych rzeczy wam dzisiaj nie powiem.
Także nie liczcie na to. Jedyne co, to zapraszam was kolejny raz na Cloud MMA 5 sierpnia. Widzimy się. Ej, ale ty jesteś czudny chyba, co? Biegłeś, zrzuciłeś trochę. Ja tak ostatnio nie zauważyłam, ale widać. Także 4 kilo poszło. Fajnie. Patrz, to jest dubiel albinos. Dubiel albinos. Jak się nazywa? Walki psów influencerów, rozumiesz to? Nie mówię tego, nie puszczajcie tego, ja zakładam federację. Ale nie, ale sam plan, chmurka sam plan jest genialny. Jaka nazwa druga? Chmurka z burzą, no. Ten dubiel z waszym. Taka sama waga, wiesz, waga no musi tak, być, nie? No tak, i wzrosły, nie? Ty, walki psów. Ale zrobić im lżejsze. How MMA. Dobre? How MMA. Wydaje mi się, że Mario troszeczkę oszukuje z tym, że miał taki bardzo ciężki okres przygotowawczy, bo teraz mówi, że robi dwie jednostki treningowe dziennie od tygodnia, a no jakby tak naprawdę miał bardzo ciężki okres przygotowawczy, to trener raczej dałby mu teraz już czas na wypoczynek, a nie zajazd przed walką samą, więc troszeczkę nie wierzę. Też widziałem jakieś wyjazdy, no i raz na Instastory w ogóle udostępnił, kurwa mać, przepraszam. Nie ma problemu, spokojnie. No halo, ja wywiad mam, no. No nie, no mówię, że do góry idziesz i w lewo, no. No tak, no kanapy są tutaj. Stosuję szybki, krótki ląd. No. Jak się odpali, to nie ma co. Siema, siema, mistrzowie. Siema, siema. Siema, siema, który? Taki czy taki? Wszystkie biorę. Chyba Emka, nie? Dobra, że MK, nie? Meczka będzie dobra, nie? MK. Tarcze, rób tarcze, rób. Z takiej w ogóle rzeczy logistyczne. No, ta dobra. Ta chyba, LK, tak jak mówisz, LK. LK. No generalnie Mariusz jest mega spokoziomem, jest mega pozytywny i w ogóle jak dowiedzieliśmy się, że mamy ze sobą walkę, to też pisaliśmy do siebie, że fajnie, że mamy ze sobą walkę, że nie z jakimiś kurwa podrabiańcami z internetu, takimi, którzy występują czasami, tylko dwóch prawdziwych ziomów, którzy niczego, nic nie udają praktycznie, chociaż tak jak mówię, wydaje mi się, że troszeczkę udaje z tymi treningami, bo no, nie ufam. 500 kalendarzy ze 100 koszulek, obowiązkowo między dwoma treningami we wtorek, przez 9 lat. Prawa jest. Nie wyrobiłeś sobie podpisu, to nie nadążałeś wcale. Powiem wam taką historię fajną. Robiliśmy przed sezonem zdjęcie drużyny. Szalkę. Wiesz, jest wynajęcie fotografa, wynajęcie głównej płyty, wszyscy ubrani w stroje meczowe i wszystko. Grał z nami taki Thorsten Legas. Pełny świt. Ale wyglądał jak kulturysta. Ogólnie codziennie siłowy, ale był po prostu wybitny piłkarz, wtedy grał w Stuttgarcie. Ale ogólnie gość odjebnął od normy konkretnej, nie wśród, mówię, na tym poziomie. I robiliśmy zdjęcie, stał w drugim rzędzie, wziął te spodenki do zdjęcia, podciągnął tam. I nie poprawił. Tylko, że no wiesz, no krótkie spodenki, no to tak wygląda, o, do zdjęcia. I tak se stało. Jebnęli to zdjęcie i zrobili 40 tysięcy kalendarzy. Z tym zdjęciem. Nikt nie zauważył, bo stał w drugim rzędzie. Jak to zauważyli, to musieli tak, od nowa wynająć fotografa, stadion, wziąć całą drużynę, a on pokrył koszt wyprodukcji 40 tysięcy kalendarzy i dostał karę 10 euro. 60 koło euro go to przyjął. Pokażę wam to zdjęcie, bo jest w internecie to zdjęcie. No to całe Niemcy o tym huczały. Ładne są, nie? Ładne. A to prawda, że trzeba je rozbić przed walką? Rozgniata się i tak dalej, ale one są takie, nie? One możesz na mnie rozmawiać. Piotrek, ty masz walkę. No, Piotrek, w sobotę. Piotrek, w niedzielę. W sobotę w nocy masz walkę. Na wtorze. A to ty masz te coffee shopy wszystkie. Tak, ja. No. Na pukę. Tak, zapraszam. Legalna marycha tylko u mnie. Tak, dobra, co? A co, coś masz ze sobą? To nie uważam, że ze sobą nie jest nielegalna. Piotr Pająk, czyli amatorski mistrz świata w MMA z doświadczeniem kilkunastoletnim kontra ja, który ma w K1 doświadczenie 5-miesięczne. Nawet mniej, przepraszam, co ja pieprzę, bo wtedy miałem 2 miesiące przed walką z Kamilem Hassanem, teraz mam 5 tygodni, czyli to jest 3 miesiące trochę ponad z kopaniem. Ale widzę tam swoje szanse, no widzę szanse w tym swoim boksie, widzę szanse w zasięgu, w przewadze wzrostu, długości rąk i w kondycji. Myślę, że może ta walka mieć podobny przebieg jak z Kamilem Hassanem, czyli na początku będzie w miarę wyrównana, nawet pewnie będzie Piotrek wygrywał, będzie mi okupował tą nogę, ale liczę na to, że go zajadę kondycyjnie. No i że ten boks, te długie łapy przeważą, uda mi się wygrać, tylko właśnie pytanie, co jest dalej, bo
Ja tutaj przychodząc do freaków, pierwszą walkę miałem z Kamilem Hassanem, który jest uważany za mocnego rywala. Drugą walkę mam z Piotrem Pająkiem, który jest tutaj uważany już w ogóle za takiego top topów, jeśli chodzi o freaki, nie mówię o zawodowcach, którzy jeżdżą w freakach, tylko o freaków. Nie ma też co gdybać, bo teraz jest walka z Piotrkiem i na tym się skupiam, ale pewnie gdyby coś tam mi się udało wygrać, to potem to już raczej wchodzą w grę takie walki, jak Kasia miał z zawodowcami w boksie. Jako że ja kiedyś też boksowałem, czyli boks w małych rękawicach z kimś tam, kto jest doświadczony na ringach już zawodowych. Tydzień po walce, czyli 12 sierpnia, moja narzeczona ma termin porodu. I teraz pytanie, czy w ogóle wytrzyma do tego 12, bo myślę, że emocje na walce mogą być takie, że może ten poród być przedwczesny. W ogóle mamy taką umowę z Olą, że ona nie będzie tej walki oglądała na żywo, nie będzie też jej tutaj na miejscu na torwarze, tylko ona będzie w domu ze swoją przyjaciółką. W ogóle nie będzie patrzeć w telefonie nic, dopiero po walce mam do niej zadzwonić, dać znać, że wszystko ok, i dopiero wtedy będzie mogła sobie z otworzenia obejrzeć, jak będzie wiedziała, że wszystko jest dobrze. Co nam powiesz ciekawe na storkę? No jeżdżę na storkę. Ja nie mam nic ciekawego do powiedzenia, ogólnie jakby te wywiady wszystkie i tak dalej. Nie wiem, dziwne, w sensie nie ma o co mnie zapytać. A o co byś chciał ukończyć w tej zamku? No nic, wszystko jest moje, prywatne. Chciałabyś nam nic nie powiedzieć? Tak. Szybkie wywiady. Nie no, mam już tylu influencerów, którzy mówią co robią, gdzie robią, z kim robią, jak robią, kiedy srają i tak dalej, że wystarczy chociaż jedna osoba, która nie mówi nic i będzie dobrze. Zaskoczyło mnie to i było chyba widać, że byłam zaskoczona, bo ogólnie jakiekolwiek pomówienia związane z dziećmi, jakimiś tam 15-letnimi, no to giga słabe, plus wyciąganie rąk i skakanie do kobiety, w sensie od strony faceta do kobiety, no trochę mnie to zatkało, no bo nie robi się czegoś takiego, nie podnosi się rąk na kobiety, więc giga słabe zachowanie, no i ogólnie jakby nie dziwię się, że te wszystkie kolejne teamy X-y, jakieś nadswordy i tak dalej, że to nie wypala, jak oni mają, a są po prostu bezbekami i tyle. So Jay, it's time to say farewell. I'm not a translator anymore. Right now I am a professional MMA fighter. What the fuck they do? They took my translator and make him a fighter. Yeah. That's some fucked up shit. They stole from me again. Yeah. That's fucked up, though. The money took me, you know? Yeah, I know. Money talks, you know? Guess what? He's learning from the best. Mm-hmm. Money. To you prawda, słuchajcie, uczy się od najlepszego tutaj, siano się liczy, like, tak fuck więc. That, as long as I'm making money, I'm good. And he left me real quick, head and dry. Next thing I know, he's sitting next to me doing the interview. Next thing he comes next to me, I'm like, I don't need you no more, bye. What the fuck's going on? Jay, generalnie rzecz biorąc, jest mu bardzo przykro, że go zostawiłem. Słuchajcie, że postanowiłem opuścić go i zostać zawodnikiem, w dużym skrócie. But you know, I'm happy for him. No, ale he's gonna make some serious cash. Tak. Money, bling, bling. Jay się bardzo cieszy, że zarobi dużo pieniędzy. Ja też się cieszę. That's all that matters, you know. You know, you gotta be happy for your fellow friend. Dokładnie, and tak. he's a good friend. He's a good person. You too, bro. I'm happy for him. Robiłem już bardzo szczęśliwy na szybko biedę. Nie umiem. I klapy. Nie, no właśnie, nie wiem, czy się pochwalę, czy się pożalę. Ale gdybym policzył właściwie swój staż, nie treningowy, tylko walk. Który jesteś rocznie, kiedy się urodziłeś? 98. A to ja wtedy miałem pierwszą walkę właśnie w 98. No, także akurat jak widzisz... Pamiętam. Tak, jak jakby to było dziś? To bardziej ja pamiętam, jak ty się rodziłeś, to bardziej w tą stronę. Ale finalnie jest tak, że faktycznie ja pamiętam, że jakiś czas temu znalazłem swoją taką starą książeczkę zawodnika i tam właśnie była wpisana moja pierwsza walka. Bo kiedyś, x lat temu, na właśnie zawodach amatorskich prowadziło się takie właśnie statystyki. Mhm. I wiem, że moja pierwsza walka odbyła się w grudniu 98. No i od tamtej pory takich walk właściwie amatorskich na moim koncie pojawiło się około 150. Walk zawodowych jest trochę bardziej lepiej policzony, bo chyba jest dokładnie 51. No, także jak widzisz, troszeczkę wody w rzece upłynęło. One of the best strikers. Oh, so you're not afraid. Next fight, you fight him. Yeah, you know, his opponent's good. You know, he's tough. I watched a couple of his fights. Strong stand-up. But, you know, it's going to be interesting. Jay has a very good stand-up, too, and he's athletic, fast, you know what I mean? And I spar with Jay a lot of times, so... You know, his opponent has a lot to deal with, you know, in this fight. So I'm just, hopefully his opponent's ready. You know, I know that Jay's ready. So it's gonna be an exciting fight. I don't see it going three rounds for sure. Yeah. Kto tam jest dzwonił? Kasper. Kasper. Tak. A gdzie on jest?
Tutaj. Witam cię, Marcin. Kacper, dzwoniłeś do mnie? Dzwoniłem do ciebie. Co ja mam zrobić? A chodź za mną. Wiem, że już lejemy kogoś, kurwa, śpieszę się. No. As the week goes on and they talk more, I'm like, I'm not going past, you know, Jay's opponent, but, you know, that fight's starting to make me more interested. Neymar, it was Neymar, right? Yeah. So that fight is starting to interest me too. So it's a crazy week that's been going on. Ja się nie bawię w gierki. Nie będę się z nim pierdolił tańcom. Don't touch me! Ja pierdolę, jakbym tak pierdolą bombasa, to przecież ja go zabiję. Dobrze, to nie jest dobrze, ja z nim nie walczę. Przecież to szkoda chłopa. No bombasa, jakbym tak pierdolą. Jak on po liściu myślał, że pięścią dostał, z takiej małej rękawicy zaciśniętej, to przecież on pomyśli, że bejsbolem dostał. Znaczy nie pomyśli, bo to już nie będzie co myśleć, ale... Ja biały? Biały. Jak na białym koniu przyjadę, kurwa! Marcin Najman, na białym koniu, ale testosteron wiedzie, zrobi z tym, kurwa, całym zamieszaniem porządek. Wiesz czemu to jest tak? Kciuk został dla mnie, bo to nie jest przypadek. Bo Cezar zawsze pokazuje kciukiem tak, albo tak. I dlatego ten kciuk został dla mnie. Tu możemy sobie narysować wszystko, co każdy chce. Każdy dorysowuje każdemu, co ty chcesz. A komu to nie zrobił? Nie mówimy. Nie, ja tylko... Ja nikomu nie. Dobra. Nagrywasz to? Proszę bardzo. No to powiedzcie mu, że ja nie jestem taki złośliwy, ja mu tego języka nie narysowałem. Ale? Chodzi o to, że ja nie mam tak niskich zachowań. Ja załatwiam wszystko na sportowo, na pięści, a nie kurwa, żeby komuś język dorysowywać. Nie, wiesz co chodzi. Nic nie trzeba mówić. Kolega, dużo gada, wystarczy. Jak tam, Mikselka? Nie wiem. Przemierzamy. Epson, chciałbyś być taki sportowany, co? Ja też. Jakbym chciał, to bym był. O właśnie, i to jest bardzo dobra odpowiedź. Turbo Rose. Dzięki. Czy jakiś większy jest może rękawicy? No właśnie schudł. Bo się do rzeźby. Obiecałem do domu. Schudłem. Nie obiecałeś, że nie będziesz ja. No, przystajmy. Już kurwa każą mi podpisywać, jak mnie nie ma na plakacie. Po tej walce będziesz na plakacie. Na pewno. Czy wygrasz, czy przegrasz. Na pewno. Dopuszczasz taką możliwość, że wygram? No nie, no słuchaj. Ja cię traktuję poważnie. Dobra, Denis. No wie. Jaki masz plan na walkę? Bez kitu, nie? Wygrać przede wszystkim. Jakie? To jest plan. Szybkie wpierdoli do domu. To jest plan, żeby wygrać z Dawidem Zawieckim. Pokaż mi Jemki. Sprawdzę. Kuba, zdążysz jeszcze do pokoju iść? Nie. Serio? Jaki rozmiar wziął? Ten dłuższy. Ja mam 21 w zwisie. A ty? Ty spadł chyba. Ale podobało ci się, jak się rozebrałem. No, zostawmy to dla ciebie. Byłem u fizjo, a młody jak się rozebrałem, to wychodził do łazienki. Podejrzewam się analizować. No. Kurwa, nie wiem, wiesz co, ta jest dobra, ale po tej pak będzie Elka. Elka. No ale co, dobra, to pomacaj se. Elka. Większa, no. Większa, no. Powiedział specjalista. Sąsiad Peszki, to każdy wie, że to wie. To jest ten, zapraszamy do jakby zabawy, nie? To już niech będzie kurwa z Karaibów pirat. Ale nie tak. Z Karaibów pirat. Słodki. Tu jedniemy kratę. Nie smak został. Kratę na brzuchu.
Co możemy mu jeszcze jednąć? Dawaj, bo ty masz 100 plakatów do podpisania, człowieku. Kill, ale kogo ma killować? Kill... Wiesz, toast. Kill toast. Tu butelkę w ręku. O tak! Kurwa, co ty kurwa? A co ty kurwa? A co ty kurwa? O, masz. I już kurwa, patrz jak mało zostało, nie dopita. Mam cię wykluczyć? Od kart to jest Tomek Hajko, od grania, a nie od wykluczania. Niektórzy myślą, że mam karty w rękawach, to nieprawda, one wszystkie są. O, tutaj, nie? Kamina. Nie. On mnie zmęczył. Ja bym się zamówił. Zmęczył mnie. To się dowiedziałem, jak powstały cztery pliki, kurwa. Ty? To jest to? Strzelasz ucha, stary. Ale jak to z tymi kartami z buzi je wyjmujesz? Nie mogę ci powiedzieć. Chyba, że chcesz się nauczyć z buzi karty. Nie, no nie mogę. Nie zdradzam sekretów, a tak naprawdę ja trzymam te karty. Cały czas ustaw. Patrz, wszystkie karty. Dobra, zrobimy coś ryzykownego, dobra? Wszystkie karty są inne, to jest mega istotny numer, nie? Każda karta w talii inna, nie ma drugiej takiej samej karty. Jeśli mogłabyś wybrać jedną z nich, w ten sposób. Masz? Ósemka tref. Patrz, czarna ósemka. Wezmę ją, zegnę na cztery części twoją czarną ósemkę, zaciśnię między zębami tutaj. Denis, zobacz, kolejna karta. As karo. Nie śmiej się, zaraz zrobisz to samo. Ja wzdycham. Dobra, tego asa zaciśnij swoich, między swoimi zębami. Patrz uważnie, spójrz się w oczy Onice. Spójrz się jej w oczy, a ty jemu. Nie będzie się, to nie ta sztuczka, nie będzie się całować. Kurwa, jaki diabeł. Ty masz asa, ty masz ósemkę. Jeśli to jest wcielony diabeł, to karty powinny się zamienić miejscami. Raz, dwa, trzy. Sprawdźcie. Ciekawe, gdzie on trzymał te karty wcześniej. To jest zagadka dopiero. Nie, ale... No i jesteś wcielony diabeł! To już zostało udowodnione! A to niemożliwe, jestem anioł! Ty, ale jaki prostujesz zawsze? Ta już karta się nie nadaje. Dlaczego one już znikają? Zarana jest dla ciebie na pamiątkę, ponieważ nie wiem, czy ona była w twoich ustach, czy w jajnie. Właśnie. Dobra, no dobra, 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 dzięki. Dobra, dzięki. Ja tak patrzę, jak ty to robisz, kurwa? Magiczna, teraz jesteś magiczny, magicznym diabłem. Patrz, nie ten, nie? A wy jesteś najlepszy w tym wszystkim? To ja nie mam zegarka. Nie. Kurwa, nie mam. Że nie zdradzę sekretu. Nigdy, nikogo nie zdradzam. Ciężkie życie tego fightera MMA, co? No, ty od wczoraj już widzisz, jakie wyrzeczenia, nie? No, ja powiem ci, już sen inny, już płytszy. Nigdy jeszcze nie miałem tak długiego okresu przygotowawczego, nie? Naprawdę ciężki walk chyba, no. No wiesz, ale twój przeciwnik taki, wiesz, byle jaki. Ja do Czarka to już od 3 miesięcy, nie? Jakbym miał Karpata, też 3-4 dni. Dałbyś radę nie sztuczkę, żeby on zniknął, kurwa, tak raz na zawsze. Słuchajcie. I żeby go, kurwa, nie oglądał. Ale poczekaj do soboty. Idealny przeciwnik na debiut. Zrób tak, żeby zniknął. Po prostu tak raz na zawsze. Słuchaj, taki okres przygotowawczy, jak i przeciwnik, kurwa. No wiesz, no popatrz. Tu i bierz. 3 miesiące, koraliki. Ty, ale zrób jak się koń sam ma kurwa. Ale nie na wierzchu. Fortuna sprzyja tym, którzy grają. Więc na co jeszcze czekasz? Załóż konto i odbierz 3 zakłady bez ryzyka na start.